Dzień dobry, z tej strony, skrzypczyni. Pod tą nazwą znajdziesz mnie w sieci, a ten podcast, mam nadzieję, będzie Twoim przewodnikiem w świecie muzyki i kultury. Na co dzień przyzwyczajeni jesteśmy do kibicowania sportowcom, a ja Cię tutaj chcę przekonać, że warto także kibicować polskim artystom. Dzisiaj porozmawiamy o skrzypaczkach, kobietach rakietach, bowiem wyżyny skrzypcowej wirtuozerii osiągnęło wiele polek. Łączy je jedno. Są to artystki, które wykonały ogrom, ogrom pracy i osiągnęły sukces na międzynarodową skalę, czego wyznacznikiem są nie tylko liczne laury konkursowe, pochlebne recenzje uważanych krytyków, kontrakty z największymi wytwórniami płytowymi, ale przede wszystkim uznanie i sympatia słuchaczy. Tak w pierwszej chwili, il nazwisk przychodzi ci do głowy. Jeśli niezbyt wiele, to koniecznie wysłuchaj tego odcinka do końca. Co ciekawe, a przecież to nie prehistoria, do XIX wieku zawód muzyka w Polsce był przypisany wyłącznie mężczyznom. Wiemy też, o niskim stanowisku kobiety w społeczeństwie w ogóle i o jego skutkach, na przykład trudniejszym dostępie do edukacji oraz o oddziaływaniu obyczajowych tabu, które nie pozwalały kobietom ujawniać swoich zawodowych ambicji. O jakimkolwiek udziale kobiet w życiu muzycznym świadczą jedynie teksty ludowych pieśni, z których można wnioskować, że grały one tylko dla siebie, przy pracy, przy kołowrotku, lub w gronie rodziny dla dzieci śpiewając kołysanki. Szanse na karierę wtedy po prostu nie istniały. Nie wiadomo, kto rozpoczyna historię polskich skrzypaczek. Wiadomo natomiast, że dużą rolę w ogólnej popularyzacji gry skrzypcowej wśród kobiet odegrała postać Bronisławy Dziadoń-Koniecznej, znanej jako Dziadońka. Była ona pierwszą znaną rodzimą muzykantką, która występowała publicznie. Urodziła się w roku 1894, mieszkała w Bukowinie Tatrzańskiej. Nie zdobyła ona co prawda międzynarodowej sławy, ale z pewnością przybliżyła skrzypce szerszej publiczności oraz dodała odwagi tym kobietom, które chciałyby wyjść ze swoim talentem poza mury domostwa. Warto nadmienić, że jeszcze w XIX wieku, czyli znów nie tak dawno, w polskim słowniku nie było żeńskiego odpowiednika słowa skrzypek. Taki zawód nie istniał, to też nie funkcjonowała jego nazwa. Ale w końcu coś wymyślono mówiono skrzypczyni, ujmując ten wyraz w cudzysłów. Dopiero w okolicach 1910 roku pojawił się wykorzystywany do tej pory wyraz skrzypaczka. Od tego momentu emancypacja tego zawodu idzie już bardzo sprawnie. W tym miejscu wyjaśnia się tajemnica mojej nazwy, którą posługuje się w sieci. Już teraz oczywiście nikt tak nie mówi, ale dla mnie słowo skrzypczyni zawiera w sobie po prostu wielką i ważną historię. Do rozprzestrzenienia słowa skrzypaczka na afiszach oraz na łamach prasy przyczyniła się Zofia z Iwanowskich-Osędowska. Była skrzypaczką i kompozytorką. Siostrą pianistki Jadwigi Iwanowskiej-Zaleskiej, z którą to koncertowała w duecie. Czasy I wojny światowej spędziła w Rosji. Koncertowała w Baku, Konstantynopolu, później w Szwecji i Finlandii. Natomiast w 1918 roku szczęśliwie powróciła do Warszawy, gdzie prowadziła szkołę muzyczną. Wydała pieśni, utwory fortepianowe, a także miniatury na skrzypce i fortepian inspirowane muzyką, uwaga afrykańską, arabską oraz hiszpańską. To wtedy była prawdziwa awangarda. Po ostatnim koncercie duetu iwanowskich, Cecylia Walewska napisała o grze Zofii na łamach pisma Kobieta Współczesna. Chciałoby się wchłaniać muzykę pani Osendowskiej w sali przyćmionej w omgleniu łagodnych odcieni różu i fioletu, wśród narcyzów i konwali na estradzie. Taka to była artystka. W tym samym czasie międzynarodową karierę budowała Irena Dean-Paul, najmłodsza córka Henryka Wieniawskiego. Jako jedyna spośród czwórki rodzeństwa poświęciła swoje życie muzyce. Była skrzypaczką, jednak bardziej zasłynęła ze swoich kompozycji. Pierwszy utwór skomponowała w wieku 9 lat, a jako dwunastolatka rozpoczęła już kształcenie w konserwatorium w Brukseli. Naukę kontynuowała później w Paryżu i w Londynie. Pisała głównie pieśni, dzieła symfoniczne oraz operetki, a także utwory na skrzypce z fortepianem. W sumie powstało ich ponad 30. Niestety znaczna część jej kompozycji, zwłaszcza utworów orkiestrowych, została zniszczona podczas II wojny światowej. Wydane przez nią dzieła podpisywała stworzonym ze zbytki cząstek nazwisk pseudonimem Poldowski. Poldowski. Podszywanie się pod mężczyznę było wówczas powszechne w dziedzinie literatury i publicystyki a nasza Irena przeniosła to też na muzykę. Profesjonalnie wykształconą, wybitną przedstawicielką Polskiej Szkoły Skrzypcowej jest, była Irena Dubiska. Urodziła się w Inowrocławiu. Przygodę ze skrzypcami rozpoczęła w wieku pięciu lat. Talent do gry na instrumencie szlifowała w Berlinie, natomiast studia uzupełniające odbyła u Bronisława Hubermana i Karla Flesza. Została pomysłodawczynią i założycielką kwartetu polskiego występującego podczas okupacji na tajnych koncertach. Podczas swoich zagranicznych występów propagowała twórczość Karola Szymanowskiego. Od 1913 roku prowadziła działalność pedagogiczną i wychowała kilka pokoleń, jak to się mówi, polskich skrzypków. Wykładała w Warszawie oraz w Łodzi. Jej uczniami byli m.in. Wanda Wiłkomirska, Piotr Janowski, Stefan Rachoń, Zenon Brzewski, Edward Statkiewicz czy Józef Hasset. Światowa renoma w dziedzinie wiolinistyki sprawiła, że wielokrotnie zostawała jurorem na konkursach międzynarodowych, m.in. w konkursie skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego, Georgia Enesku w Bukareszcie, Czajkowskiego w Moskwie czy Bachowskiego w Lipsku. Prowadziła także działalność Edytorską. Polskie Wydawnictwo Muzyczne opublikowało około 50 utworów skrzypcowych w opracowaniu dubiskiej. Właśnie. Na tym polu współpracowała także z Eugenią Umińską, o której za chwilę, czego wynikiem jest na przykład wspólne opracowanie Fantazji Faust Henryka Wieniawskiego. Dubiska została także adresatką utworu poem Aleksandra Tansmana. Oboje artyści dokonali wspólnego prawykonania tego dzieła w Paryżu w 1921 roku. Powstała też jego wersja na skrzypce z Towarzyszeniem Orkiestry, jednak jedyny rękopis partytury uległ zniszczeniu w czasie trwania powstania warszawskiego. Innym kompozytorem, który z krawek swojej twórczości poświęcił Irenie dubiskiej, był Marceli Popławski. Skomponował on specjalnie dla niej wirtuozowski kaprys. Dla uczczenia jej pamięci powstał ogólnopolski konkurs skrzypcowy imienia Ireny Dubiskiej w Łodzi. Kolejną propagatorką polskiej literatury skrzypcowej, w szczególności również twórczości Karola Szymanowskiego, a zarazem słynną wirtułoską i nauczycielką była Eugenia Umińska. Już w wieku 10 lat została studentką konserwatorium warszawskiego w klasie Józefa Jarzębskiego. Po ukończeniu z wyróżnieniem swojej edukacji uzyskała stypendium na wyjazd do Czechosłowacji i Francji, gdzie mogła zasięgnąć lekcji u Otakara Szewczyka oraz George'a Enesku które to nazwiska już wszyscy skrzypkowie bardzo dobrze znają. Wyróżniała się nieskazitelną techniką gry. Wysoko cenione były, wykonywane przez nią wspólnie z Ireną Dubiską, sonaty na dwoje skrzypiec. Dedykowana jest im również suita na dwoje skrzypiec Michała Spisaka. Umińska była również założycielką kwartetu smyczkowego z Romanem Padlewskim, Henrykiem Trzonkiem i Kazimierzem Wilkomirskim. Umińska podczas wojny odmówiła grania dla Niemców, na skutek czego zmuszona była opuścić niestety Warszawę. W tym czasie zajęła się transkrypcją i edycją utworów skrzypcowych. Jako edytor w historii literatury skrzypcowej zasłynęła ponad setką utworów opracowanych dla polskiego wydawnictwa muzycznego, w tym, co istotne, wszystkich utworów skrzypcowych Karola Szymanowskiego oczywiście. Z kolei, dla swoich uczniów, wiele utworów przepisywała ręcznie. Mrówczą pracę wykonywała do późnych godzin nocnych, bo trzeba było zapoznać swoich studentów nie tylko z partią solową, ale i z wyciągiem fortepianu. Po wojennej Polsce nie miała do dyspozycji komputerów ani kserokopiarek, pozostawał długopis i papier notowy. Jej wychowankami byli m.in. Jadzika Kaliszewska, Kaja Danczowska, Teresa Głąbówna, Zdzisław Polonek czy Wiesław Kwaśny. Zasiadała również jako juror na najważniejszych konkursach skrzypcowych i lutniczych. Dla uczczenia jej zasług, w 2005 roku powołano do życia ogólnopolski konkurs młodych skrzypków imienia Eugenii Umiejskiej w Poznaniu. Rówieśniczką Umiejskiej była Grażyna Bacewicz. Ta wszechstronna artystka osiągnęła mistrzostwo w dwóch dziedzinach: grze na skrzypcach oraz kompozycji. Po ukończeniu konserwatorium warszawskiego odbyła studia uzupełniające u Nadi Boulanger, słynnej kompozytorki, oraz Karla Flesza. Tutaj wszyscy skrzypkowie wiedzą o kogo chodzi. Do połowy XX wieku prowadziła intensywną działalność koncertową, z powodzeniem wykonując zarówno te popularne utwory kanonu literatury skrzypcowej, jak i swoje własne. Nie sposób tak w kilku zdaniach opisać Bacewiczównę. Jej podejście do życia i ogromny talent pozwoliły jej na zrobienie głośnej międzynarodowej kariery i stała się dumą Polaków, będącą po latach wciąż docenianą za swoją twórczość. Grażyna Bacewicz nie żyła w łatwych dla swojej profesji czasach. Na szczęście kunszt i indywidualny styl artystki owocowały wieloma nagrodami i wyróżnieniami na międzynarodowych konkursach kompozytorskich. Do dzisiaj jej dzieła znajdują miejsce w repertuarze wykonywanym przez najsłynniejsze orkiestry i najlepszych solistów. Była wszechstronna, to już mówiłam. Z dużym powodzeniem zajmowała się pedagogiką, wykładała harmonię, kontrapunkt i solfesz, prowadziła także klasę skrzypiec. No i klasę kompozycji. Co ciekawe, Grażyna Bacewicz próbowała swych sił także w literaturze. Jest ona autorką zbioru opowiadań pod tytułem Znak Szczególny, kilku powieści i nowel, a nawet żartu scenicznego Jerzyki albo Nie jestem ptakiem oraz kryminału Sidła. Ten ostatni został wydany w 2018 roku przez polskie wydawnictwo muzyczne i dostępny jest również jako audiobook. Więc nawet jeśli nie jesteś fanem muzyki skrypcowej i znalazłeś się tu przez przypadek, to może akurat kryminały są Twoją pasją i też skorzystasz. Przez cały okres swojej twórczości Bacewicz pozostała także aktywną działaczką społeczną oraz przykładną żoną i matką. Udawało jej się jakimś cudem łączyć obowiązki domowe z podążaniem tą wymagającą ścieżką kariery muzycznej. Ida Hendel Ida Händel przedstawiana jest w wielu źródłach jako brytyjska skrzypaczka polskiego pochodzenia. Jednak sama artystka bardzo utożsamia się z Polską i chętnie udziela wywiadów w rodzimym języku, podkreślając dumnie. Że jeśli ktoś po dwóch, trzech latach od opuszczenia kraju nie umie mówić w swoim języku, twierdzę, że nigdy nie umiał. Bo ja znam polską gramatykę, czytam literaturę, piszę listy, nie zapomniałam i nigdy nie zapomnę. Swoje pierwsze wspomnienia ze skrzypcami Ida Hendel ma już z niespełna czteroletniego dzieciństwa. Kiedy to wzięła instrument swojej siostry w ręce. I powtórzyła na nim melodię śpiewanej przez matkę piosenki. Od tej pory rodzice dokładali wszelkich starań, aby umożliwić jej jak najlepszą muzyczną edukację. W 1937 roku wykonała koncert skrzypcowy Dedur Johannesa Bramsa w Queen's Hall w Londynie, a rok później zamieszkała w Anglii już na stałe. Kilkukrotnie koncertowała jednak w Polsce. Przyjechała także w rodzinne strony do Chełmna, gdzie zarejestrowano reportaż będący materiałem na film kanadyjskiej produkcji pod prostym tytułem Ida Handel. Artystka gra na Stradivariusie z 1696 roku. W swoim dorobku ma ponad 40 nagrań płytowych dla największych wytwórni, m.in. Deka Records i Deutsche Grammophon. W przeciwieństwie do wcześniejszych naszych bohaterek tego odcinka, nie udziela się pedagogicznie i niechętnie bierze udział jako wykładowca na warsztatach skrzypcowych. W jednej ze swych wypowiedzi stwierdziła Edukacja jest powierzchowna ludzie myślą przede wszystkim o tym jak najwięcej zarobić. I wszystko na tempo. Ściganie się, kto gra dany utwór w rekordowym czasie 7 minut, ale zaraz ktoś inny ten rekord pobije i zagra w 6 minut i 59 sekund. Ta powierzchowność i zwyczajne odgrywanie nut dotykają ją najbardziej. W swojej grze bowiem stawia na głęboki przekaz i silną ekspresję wyrazu. Niewątpliwie jedną z najwybitniejszych polskich skrypaczek, której sylwetkę warto tu przybliżyć, jest również Wanda Wiłkomirska. Pierwsze lekcje skrzypiec w wieku pięciu lat dawał jej ojciec, Alfred Wiłkomirski. Następnie pracowała pod okiem Ireny Dubiskiej w Łodzi oraz Eda Zadchóreczkiego w Budapeszcie. Jest ona laureatką wielu konkursów muzycznych, w Poznaniu, Genewie, Budapeszcie czy Lipsku. Natomiast tym przełomowym sukcesem w karierze wiłkomirskiej był debiut w Stanach Zjednoczonych, który umożliwił jej koncertowanie na kolejnych pięciu kontynentach. Artystka ta niezwykle ceniła sobie grę kameralną, stawiając ją jako obowiązek każdego młodego instrumentalisty wchodzącego do muzycznego świata. Jednak najbardziej pasjonowała ją gra. Solo. Swoje recitale niejednokrotnie zapełniała sonatami właśnie na skrzypce solo Bacha oraz innymi utworami bez akompaniamentu. Wiłkomilska znana była jako kobieta ekspresyjna i dynamiczna. Jak mówi o niej Lucjan Kydryński dyskutując szybko zapala się, broni swego zdania impulsywnie i, jeśli można to tak określić, po męsku w ogóle jest raczej męskim typem. I tu ciekawostka. Wspomniana męskość kobiecej natury została zbadana u kobiet uprawiających grę na instrumentach i w porównaniu do odtwórczyń innych zawodów wykazywały się one bardziej męskimi sposobami reagowania, czyli silniejszą i aktywniejszą działalnością lewej półkuli mózgu. Wiłkomirska zasiadała również niejednokrotnie w żyli najważniejszych konkursów instrumentalnych, w tym imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, imienia Czajkowskiego w Moskwie oraz imienia Brittena w Londynie. Dużą rolę w młodości przykładała do uprawiania sportów, bliskiej były turystyka górska, pływanie, żeglarstwo, a także do baletu i codziennej gimnastyki, dzięki czemu cieszyła się znakomitą formą przez długie lata – jej gra zebrała mnóstwo przychylnych recenzji. Tak można było kiedyś przeczytać w paryskim Paris Press. Wiłkomirska, młoda dziewczyna, szczuplutka i pełna wdzięku, i grała z trudnościami technicznymi nagromadzonymi w niebezpiecznym dla wirtuozów pierwszym koncercie skrzypcowym Szymanowskiego, utworze, w którym nadużywany jest najwyższy rejestr instrumentu solowego. Z wielką odwagą podążała za kompozytorem w tych jego alpejskich wycieczkach. Pokonywała najtrudniejsze i najbardziej onieśmielające szczyty tej wspinaczki na strunie E, nigdy nie sprawiając wrażenia, aby te wyprawy przyprawiały ją o zawrót głowy. Kolejną imponującą karierą artystyczną może się pochwalić Kaja Danczowska. Pochodzi z rodziny, która obracała się w muzycznych kręgach. Jej mama chciała, aby kontynuowała tradycję i tak jak jej dziadek grała na wiolonczeli. Przewrotny los zadziałał inaczej. Niby na przeczekanie, aż urośnie do pełnowymiarowej wiolonczeli, rozpoczęła naukę gry na skrzypcach i co ciekawe, na fortepianie. Na obu tych instrumentach ćwiczyła równie wytrwale i realizowała naprawdę poważne programy, jak na uczennice szkoły podstawowej. Szybko znalazła się w klasie Eugenii Umińskiej, pracując pod jej kierunkiem aż do ukończenia studiów. O swojej pani profesor mówiła pieszczotliwie profcia. Ich relacja była naprawdę niezwykła, pełna takiego obustronnego szacunku, zaufania i przede wszystkim wsparcia. Z wypiekami na twarzy czytałam książkę Katarzyny Marczak, Eugenia Umińska, dama wiolinistyki we wspomnieniach Kajdanczowskiej. Każda kartka odkrywa tam skrawek tej pięknej, artystycznej podróży. Zachowało się wiele liścików, bilecików, listów, które są świadkami kształtowania się Kajdanczowskiej jako artystki. Swoje umiejętności doskonaliła także u Dawida Oistracha w Moskwie. Ponoć na lekcjach grał nawet piękniej niż na koncertach. Wiadomo było, że Dawid Oistrak był pedagogiem niezwykle wymagającym i surowym. Miał w zwyczaju wyrzucanie z klasy niedostatecznie przygotowanego studenta. Zgodnie przyznają, że zdarzyło się to każdemu z nich przynajmniej raz. Każdemu, oprócz Kali Danczowskiej. Bywało trudno, trzeba było w kilka dni nauczyć się na przykład całego koncertu Prokofiewa na pamięć, ale... To nie zniechęcało młodej skrzypaczki, wręcz przeciwnie, była w swoim żywiole i ćwiczyła jeszcze pilniej, jeszcze dokładniej i jeszcze bardziej owocnie. Kaja Danczowska działalność koncertową prowadzi od dziewiątego roku życia. Smak życia na estradzie poznała w liceum, kiedy to z roku na rok koncerty podwajały swoją liczbę. Jako kameralistka współpracuje z pianistą Krystianem Zimmermanem. Z powodzeniem koncertuje także w towarzystwie swojej córki Justyny Danczowskiej. Propaguje ona również twórczość polskich kompozytorów, m.in. Grażyny Bacewicz, Karola Szymanowskiego, Mieczysława Karłowicza i Henryka Wieniawskiego. Też jest wszechstronną artystką, a w jej repertuarze znajdują się utwory od baroku aż do współczesności. W 2016 roku Kaj Danczowskiej nadano godność doktora Honoris Causa Akademii Muzycznej w Krakowie. Ostatnią bohaterką dzisiejszego odcinka jest Agata Szymczewska. Jej kariera nabrała tempa od momentu zwycięstwa w naszym skrzypcowym Top of the Top, czyli w konkursie skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego w roku 2006. Pierwsza nagroda, złoty medal oraz nagroda publiczności TVP Kultura. No, rozbiła bank. Ta nagroda będzie już zawsze jej wizytówką, ale nie może ona nam przysłonić innych artystycznych osiągnięć, których w tym życiorysie nie brakuje. Losy Agaty Szymczewskiej splatają się w pewnym punkcie z Kają Danczowską i z Grażyną Bacewicz. Jak to możliwe? Stało się tak za sprawą współpracy ze wspomnianym wcześniej Krystianem Zimmermanem, u którego to boku przyszło grać zespołowi w składzie Kaja Danczowska. Agata Szymczewska, Ryszard Groblewski i Rafał Kwiatkowski. Połączyli oni siły przy projekcie Grażynie Bacewicz w stulecie urodzin. Efektem współpracy były koncerty oraz płyta nakładem Deutsche Grammophon. Agata Szymczewska koncertowała także u boku takich artystów jak Gidon Kremer czy Marta Argericz. Jest członkinią kwartetu smyczkowego Szymanowski Quartet. W którym, jak nie trudno się domyślić, dużo repertuarowego miejsca zajmuje twórczość Karola Szymanowskiego. Jako pedagog współpracuje z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Obecnie w oczekiwaniu na pełne odmrożenie działalności instytucji kultury, Agata Szymczewska porywa tłumy młodych adeptów sztuki wiolinistycznej poprzez swoją czynną obecność w sieci. I prowadzenie z dużym powodzeniem, sama słuchałam z wielkim zaciekawieniem nieraz, przeróżnych form, pogadanek, wykładów, lekcji mistrzowskich wszystko to robi z myślą o zapalaniu miłości do muzyki w jak największej liczbie młodych serc. Mam nadzieję, że udało mi się sprawić, że nazwiska słynnych polskich skrzypaczek wymienisz już raz, dwa. Oczywiście o każdej z nich mógłby powstać oddzielny odcinek, albo i cała seria, dlatego wolę zostawić Cię teraz z takim małym niedosytem i skłonić do własnych poszukiwań, jeśli któraś z dzisiejszych bohaterek zainteresowała Cię w sposób szczególny. Warto podkreślić, że wszystkie te koncertujące skrzypaczki przyczyniły się do propagowania naszej polskiej muzyki, wzbudzając zachwyt wśród publiczności z całego świata. Wciąż pojawia się też wiele nowych nazwisk, a młode pokolenia wirtuozek kształcą się obecnie w akademickich murach. Wśród polskich dziewcząt chęć do zdobywania umiejętności gry na skrzypcach nie maleje. Dobrze, pora kończyć. Już teraz zapraszam cię na stronę podcastu na wariacjenatemat.pl. Znajdziesz tam wszystkie odcinki i do posłuchania, i do poczytania. W lipcu porozmawiamy o. Tremie w zawodzie muzyka. Jeśli masz pytanie w tym temacie, zostaw je w formularzu. Przypominam jeszcze raz: wariancję na temat.pl. Odcinek został zrealizowany w ramach stypendium Kultura w sieci Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mówiła skrzypczyni. Obserwuj mnie na Instagramie i Facebooku. Do usłyszenia. Muzyka